jak się zabierałem za Ślepnąc od świateł, pomyślałem, że trochę zniknąłeś, że kilka lat temu mówiło się, jak się mówiło o młodych, zdolnych prozaikach, to się ciebie wymieniało w pierwszej piątce, że Instytut kompletnie przepadł. Czy to była planowana przerwa? Potrzebowałeś świeżości? Tak. Znaczy, nie planuje się takich rzeczy. To nie było planowane w tym sensie, że sobie usiadłem i sobie pomyślałem, dobra, to teraz przez 2 czy tam 3 lata po prostu będę jakby, nie będę po prostu pisał, nie będę wydawał, nie będę udzielał się jakby literacko. Ale po prostu tak wyszło, że ja musiałem trochę naładować baterię, trochę po prostu wymyślić sobie, o co mi chodzi, wymyślić sobie po prostu książkę, a w międzyczasie też zajmowałem się po prostu innymi rzeczami, które mnie totalnie jakby pochłonęły. Pracowałem nad projektem serialu, wiesz, kurczę, telewizyjnego według swojego pomysłu, na przykład przez ostatnie 3 lata, który tam swoją drogą w jakąś tam sensowną stronę to idzie. Ale też jakby ta książka musiała trochę się we mnie, wiesz, po prostu okrzepnąć, zabetonować. Miałem dużo takich kryzysów przez ten czas, ja wiesz. Jakby zastanawiałem się, czy ja w ogóle jeszcze będę pisał prozę, bo przestało mnie to chwilowo cieszyć. Ale właśnie ze względu na słabe przyjęcie Instytutu? Nie do końca. Po prostu zaczęło mi się wydawać, że ja nie mam nagle pomysłu. Że ja nie potrafię napisać takiej książki, o jakiej sobie marzę, jaką chciałbym napisać. Że brakuje mi ku temu witalności, tudzież talentu, tudzież takie wątpliwości po prostu ludzkie, które uważam ma każdy, ale w pewnym momencie to jest trochę tak, to bodajże Welbeck to powiedział, że jakby proces pisania, najważniejszym etapem procesu pisania jest to, kiedy ten cement się w tobie wiąże. Wiesz, kiedy już masz w sobie, taki jesteś wypełniony takim betonem, kiedy ten temat jest w tobie gotowy, to już siadasz i piszesz. Ale ten moment tego wiązania, tego jest najtrudniejszy. No ja musiałem przejść przez tę ciążę, wiesz, po prostu przez ten okres wiązania, no ale przeszedłem przez nią pomyślnie i wydaje mi się, że sympatyczna, ciekawa książka z tego powstała. No powiem ci, że przeczytałem ją bardzo szybko, więc to chyba dobrze o niej świadczy. I właśnie wspomniałeś o serialu. Czy to jest tak, że pisałeś tę książkę trochę pod kątem ekranizacji? Powiem, że pracujesz nad filmem ze Skoniecznym. Tak, piszemy scenariusz na podstawie Ślepnąc od świateł. Nie pisałem tego oczywiście pod tym kątem, bo to pod takim. Ja uważam, że książki to nie można pisać pod żadnym kątem, jeśli chodzi o to, co się z nią później stanie. A już tym bardziej pod takim kątem, bo to nie wiadomo. Na pewno to, że ja od paru lat zajmuję się różnymi projektami scenariuszowymi i przyszedłem taką ostrą szkołę pisania scenariuszy, na pewno jakoś wpłynęło na pisanie mojej prozy też, tak? Bo jakby dużo się dowiedziałem o różnych jakby technikaliach, o różnych sprawach dotyczących konstrukcji, prowadzenia bohaterów i tak dalej, rzeczy, które ja zawsze doceniałem jako czytelnik, które zawsze chciałem umieć. I jakoś to wpłynęło na pewno na Ślepnąc od świateł, to, że bardzo wiele osób teraz mówi mi, że ta książka jest filmowa, jakby cokolwiek to znaczy, tak, to na pewno miało to jakiś wpływ, ale nie było to pisane, to nie było tak, że otworzyłem komputer i sobie myślałem, napiszę teraz taką książkę, żeby ktoś ją zekranizował, zarobi się na tym, będzie fajnie, wiesz, no tak. No tak to w ogóle tego się nie da robić w Polsce, tak? No oczywiście. Wiem, że nie zaczęliśmy jeszcze rozmawiać o książce, zaraz do niej przejdziemy, ale chciałem się spytać, czy Warszawa ciebie irytuje, bo twojego bohatera, dla twojego bohatera, cytując, jest chujowym i przejebanym miastem. Czy on akurat używa tych przymiotników, to ja nie pamiętam. Może ich chyba jakoś nie on, ale generalnie ona jest przedstawiona jako naprawdę jakaś apokaliptyczna dziura, która wszystkich wciąga. Warszawa trochę się stała moim domem. Ja tu mieszkam od 6 lat, czyli nie znowu jakoś tak bardzo długo, ale zdążyłem sobie tu wykrzesać, wiesz, jakby zrobić sobie tutaj życie i nawet powiem ci, tu już parę tych żyć różnych tutaj miałem. Także jest trochę moim domem i na dobre, i na złe. I wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak
Wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak na przykład masz żonę, jesteś w związku z kimś, takim mieszkasz z kimś, masz poważny związek, znacie się od lat i po prostu o 9 rano na przykład tej osoby nienawidzisz, o 10.30 ona cię irytuje, o 14 nawet ją lubisz, bo powiedziała coś śmiesznego, a o 20 bardzo ją kochasz w ogóle, jest najwspanialsza na świecie, wiesz, bo to się zmienia. I tak trochę ja mam z Warszawą, no, że jakby po prostu o 10 na przykład, kiedy po prostu nie mogę się dostać, jakby siedzę w taksówce, która jest w 2-kilometrowym korku, to po prostu chciałbym to miasto zbombardować, no, a w niedzielę o 12, wiesz, z dziewczyną na spacer na Agricoli, jest piękna jesień, świeci słońce, wiesz, jakby piękne kolory, i sobie mówię, kurde, tak fajnie tutaj jest, wiesz, więc jakby mam, to jest taki love-hate relationship, nie? Nawet nie tylko love-hate, tylko jeszcze tam 10 innych uczuć. Ale Warszawa jest miastem też niebezpiecznym i nie jest miastem dla każdego. To na pewno. I są w niej różne warstwy, różne sprawy, o których napisałem książkę. To o tym też jestem przekonany, że no, moja książka nie jest jakby baśnią w 100%. Trochę jest, ale nie w 100%. Zanim cię zapytam, na ile znasz ten świat, który opisujesz, to chciałem jeszcze spytać, bo jak czytałem Czy to ślepnąc od światła, przypomniał mi się taki głośny wywiad z Tymonem, w którym on mówił, że wszyscy wciągają koks. Był taki wywiad i ja przyznam, że jestem z boku i zupełnie nie mam o tym pojęcia, ale serio tak jest? Nie wiem, jak jest teraz, bo ja od roku jakby nie... Od roku, wiesz, jakby nie piję alkoholu i nie używam narkotyków, także trochę się odbiłem, ale znaczy... Jak ktoś mówi, wszyscy wciągają koks, to tak trochę chce na siebie zwrócić uwagę. To jest też takie, ostatnio, wiesz... ukazał się taki reportaż Sowianu i tam dokładnie te same frazy się pojawiają, które w twojej książce. To jest zupełnie zbieg okoliczności oczywiście, ale że jak nie wciąga, nie wiem, twój brat, to wciąga twoja bratowa i tak dalej, tak? Jak nie twoja bratowa, to twój wnuczek. Kokaina jest narkotykiem drogim, jakby w drogim w detalu. Więc to nie można powiedzieć, że wszyscy ją wciągają, bo żeby raz jednego wieczoru zatańczyć z kokainą, to trzeba wydać minimum 200-300 zł, więc to nie jest impreza, to nie jest zabawa dla każdego. No, jak ktoś zarabia średnią krajową, to go zwyczajnie w świecie na to nie stać. Ale dużo więcej ludzi używa tego narkotyku, wydaje mi się, niż się wszystkim wydaje. I w pewnych kręgach, jakby w kręgach, powiedzmy, jakichś elit medialnych, elit biznesowych i tak dalej, jest to narkotyk bardzo powszechny. Bardzo powszechny dlatego, że w Polsce on ma w ogóle taką swoją dodatkową historię, taki swój dodatkowy smak, jest pewnym symbolem. Wydaje mi się, że jakby jest bardzo symbolem pewnej aspiracyjności. Jest trochę tak, jak w ogóle, to jest trochę z kokainą, jest trochę tak od paru lat, jak na początku lat 90. było z piciem whisky Johnny Walker. Mhm. Rozumiesz? Że tak, jakby po prostu ona symbolizuje jakby pewien awans społeczny, wejście do pewnej po prostu... Wyższa klasa średnia. Pewnej wyższej klasy, może nie średniej, ale do pewnej wyższej klasy, pewnej kasty. No i to jej wciąganie jest pewnym takim rytuałem. A poza tym jakby też jej działanie jest jakby... Wydaje mi się, integralnie scalone z pewną taką panującą w Warszawie jakąś historią mentalną, tak? Z taką historią życiową, ponieważ to jest tak, jak mówi mój bohater w książce, kokaina ten krótki moment daje iluzję kontroli. Takiej pełnej kontroli, pełnego takiego w ogóle, świat się robi taki bardzo harmonijny przez chwilę, przez ten strzał endorfinowy a wszystkim na tym zależy, tak? Wszystkim na tym tutaj gdzieś trochę, przynajmniej tymi, którzy są w tak zwanej grze, trochę na tym zależy. Także na pewno jest to bardzo popularny narkotyk. No nie można powiedzieć, że wszyscy walą kokainę, bo nie wydaje mi się, żeby waliła ją pani Basia spod piątki, która pracuje w kwiaciarni, wiesz. Ale jest to bardzo popularna sprawa. Tylko też... Nie wiem, czy to jest problem akurat, czy to jest najważniejszy w tak zwanej historii, wiesz, narkotykowej, czy to jest najważniejszy w tym momencie problem społeczny, wiesz, że 40, 30, 50-letnie zarobasy po prostu wciągają kokainę na imprezach, to gdyby dużo ważniejszym problemem wydaje mi się w tym momencie to, że, wiesz, nastolatki z gimnazjum w małych miejscowościach wciągają efedron, no, to jest... Jeśli mamy popatrzeć na to jako na pewien problem, to wydaje mi się jest poważniejsze, bo
dorośli, samodzielni ludzie, to jest ich sprawa trochę, w jaki sposób oni się niszczą, nie? Czy Ślepnąc od świateł jest w jakiejś mierze powieścią z kluczem? Tam się pojawia to telewizja NTV, znany prezenter, Betlejem. Nie starała się ta książka być powieścią z kluczem. Po prostu ja potrzebowałem pewnych figur, aby ta historia jak najlepiej wybrzmiała. Jeśli te figury przy okazji komuś kogoś przypominają, wiesz, komuś przypominają, kogoś nie. Jakby ludzi, których czytelnicy biorą za prawdziwe odpowiedniki niektórych postaci, ja osobiście nie znam w ogóle, więc nie mógłbym nawet o nich napisać, bo to byłyby tylko jakieś wyobrażenia na ich temat. To są, wiesz, figury, to są postaci literackie, także to nie jest życie towarzyskie i uczuciowe, wiesz, Tyrmanda, nie? To na pewnej takiej zasadzie ta książka jest umocowana w rzeczywistości na pewno, ale nie przez taki prosty klucz personalny. Mogę ci powiedzieć ciekawą historię. Kiedy wydarzył się, jest tam w książce motyw tego wypadku samochodowego. I kiedy wydarzyła się ta sprawa byłego męża, ojca, dziecka, znanej piosenkarki, znana w mediach, to już ja miałem prawie skończoną książkę. I ja od wszystkich ludzi, od tych paru osób, do których ta książka na bieżąco spływała, I którzy ją czytali jakby w trakcie powstawania, dostałem rano, w ogóle obudziło mnie 7 SMS-ów posądzających mnie o jakby po prostu zdolności profetyczne. Wiesz, bo ja sam mnie zmroziło, nie? Wiesz, jak zobaczyłem te nagłówki, po prostu to mnie zmroziło. Powiedziałem, kurde, no. Ale potem przyszła taka myśl, że rzeczywiście to chodzi o to, że ta książka jest zakorzeniona w rzeczywistości, ale nie na poziomie faktów tudzież postaci, tylko na poziomie opisania pewnej mentalności, która może do czegoś takiego doprowadzić. Tam znalazłem też inną rzecz, która się pojawia w polskiej popkulturze ostatnio. Była taka piosenka Masłowskiej o kanapkach z hajsem i u ciebie też się pojawia taka fraza, że bohater zżera pieniądze w kanapkach. To jest inspiracja czy przypadek? Też przypadek. Tak mi się wydaje, też chyba jest to przypadek, ale jest po prostu bardzo trafna fraza o jedzeniu, wydaje mi się trafna ta fraza o jedzeniu pieniędzy, o takiej rozpasanej w ogóle już konsumpcji i zdobywaniu, że już się jakby nie konsumuje tego, co się za pieniądze zdobyło, tylko konsumuje się już same pieniądze, kurczę, że jest się w takim orgiastycznym, takim w ogóle żarłocznym przelocie. Inne są w Ślepnąc, jak to się mawia ładnie, follow-upy, innego typu są w Ślepnąc od świateł. Jest parę cytatów z polskich piosenek, niektóre są podkreślone przypisami, inne nie. Jest na przykład powtarzający się regularnie przez całą książkę jakby cytat z piosenki zespołu Postregiment Kolory. No wiesz, ja po prostu uważam, że jakby ja chciałbym, żeby moje książki były zakorzenione w świecie. Wiesz, żeby były zakorzenione zarówno jakby w rzeczywistości, we współczesności, która gdzieś tam nas otacza, bo współczesność jest moim tematem literackim. Ja na ten moment nie wyobrażam sobie napisania powieści historycznej, powieści w kostiumie i tak dalej. Za dużo wokół spraw mnie interesuje, żeby się gdzieś cofać. Ale też, żeby ona była zakorzeniona w kulturze po prostu, w jakiejś tutaj w naszym... Ale to ciekawe, bo twoja książka rzeczywiście jest zakorzeniona, ale w polskiej kulturze. Bo to jednak się rzadko zdarza, żeby człowiek stosunkowo młody odnosił się głównie do polskich piosenek, do polskich cytatów i tak dalej. A rzeczywiście tak jest u ciebie. Ja bardzo bym chciał i moim wielkim marzeniem jest to, aby polską kulturę, nazwijmy to popularną, ostatnich 20-30 lat, ktoś w końcu 50 lat może... Dowartościował? Ktoś dowartościował i w jakiś sposób podsumował i też usystematyzował. I rzeczywiście wyszczególnił pewne po prostu tropy, które w niej idą i tkwią w niej do dzisiaj. I takie pierwsze próby powstają, na przykład portale Screenagers i Porcys zrobiły coś takiego. Portal Porcys zrobił tę listę 100 polskich płyt ostatnio, która jest bardzo kontrowersyjna, wiele osób na nią narzekało, jak to tam nie ma Armii, Brygady Kryzys i tak dalej, jak to pierwsze miejsce dla Papa Dance, który był po prostu, wiesz, jakby reżimowym boys bandem. Plus Obciachem, tak? Tak, ale ja to rozumiem, ja uważam, że to jest strasznie cenne. To są pewne próby, wiesz,
podsumowania, wiesz, wydzielenia pewnych kategorii, jakby to jakiegokolwiek po prostu próby podejścia takiego krytycznego, takiego, nazwijmy to, naukowego do polskiej kultury, bo my od wielu, wielu lat polska kultura zapożycza i się inspiruje tym, co jest ze wschodu, albo tym, co jest ze wschodu, albo tym, co jest z zachodu. Natomiast jakby, ale my też się inspirujemy samymi sobą i my jesteśmy tutaj, wiesz, w tym garnku, wszyscy w tej zupie, wszyscy pływamy. I ja chcę do tego dołożyć jakąś taką moją cegiełkę i chciałbym też, żeby robili to inni. No, ja jestem polskim pisarzem, piszę po polsku, moje książki są o Polsce, więc róbmy to. No. Odniosłem takie wrażenie, że chociaż Jacek, czyli główny bohater, słucha muzyki klasycznej, co czyni z niego dość specyficznego dealera, to człowiek jest w ślepnący od świateł zwierzęciem i chyba niczym więcej albo niewiele więcej. Trochę mi to się skojarzyło z taką perspektywą Szczepana Twardocha. Tak pan to widzi, że jesteśmy przede wszystkim zwierzęciem, czy to jest powieściowa perspektywa? Znaczy, no my jesteśmy zwierzętami, jakby po prostu jesteśmy gatunkiem, jesteśmy ssakami, tak? Jakby to jest, wydaje mi się, pamiętanie o tym na co dzień trochę nawet pomaga w życiu, bo wytwarza pewną potrzebną pokorę. Ja wydaje mi się, że w życiu trzeba pamiętać zarówno o naszych potrzebach zwierzęcych, w sensie o potrzebie ciepła, bezpieczeństwa, I zaakceptować tę zwierzęcą część, ale to zwierzęcą część w sobie, ale to nie zwalnia nas wcale od obowiązku bycia szlachetnym i moralnym, albo starania się o to. Jesteśmy zwierzętami świadomymi, tak uważam, i ta świadomość nas do czegoś obliguje, jakby nakłada na nas pewne przywileje i pewne obowiązki. Przez ślepność przeziera taka straszna pustka, nihilizm głównego bohatera, nawet powiedziałbym darwinizm, taki krańcowy darwinizm. To nie jest taki polski Trainspotting. Strasznie toksyczny jest ten świat. Dlaczego on jest aż tak toksyczny? Mi się wydaje, że w nim jest odrobina światła w tym świecie, tylko ten bohater trochę nie potrafi jej znaleźć. I to jest też trochę opowieść o tym, dlaczego on jej nie widzi. Jakby, bo ma w sobie wytworzony jakiś bardzo konkretny, intelektualny konstrukt na temat świata. On tym konstruktem się posługuje, żyje podług niego, tak jakby żył podług jakiegoś kodu samurajów czy kodu Bushido. No i na końcu ten konstrukt się rozpada, tak? Na końcu on po prostu pęka w drzazgi i w dosyć brutalny sposób ten bohater słyszy, wydaje mi się, kluczowe jakby zdanie w tym wszystkim, że nie możesz być sam. Nie możesz być sam, nic nie zrobisz będąc samemu, że to jakby żeby być czy dobrym nauczycielem, czy dobrym nawet pisarzem, czy też nawet dobrym bandytą, ile można taki związek kazologiczny ukuć, trzeba funkcjonować w jakiejś po prostu grupie, tak? Być tym człowiekiem na poziomie połączenia z innymi ludźmi. I on się trochę jakby, to jest nihilistyczna bardzo, bo bohater jest bardzo nihilistyczny, ale on się na tym swoim nihilizmie trochę przejeżdża. To co on, tak mi się wydaje, że to co on bierze za trzeźwy ogląd świata i jakąś taką obiektywną, krytyczną jakby po prostu postawę, to jest w pewnym momencie staje się pewnym takim urojeniem, pewną pułapką, się po prostu jakby trochę zgubi w tym, traci elastyczność. Świat nie jest tylko taki jak w Ślepnąc od świateł, wydaje mi się, ale taki świat jak w Ślepnąc od świateł też istnieje i czułem, że muszę go opisać. A czy ty znasz ten świat w jakiś sposób? Na pewno się o niego jakoś tam przemazałem. No, jakby... Ja nie chcę, żeby to była książka czytana jakby przez taki klucz autorski. No chyba to nawet niemożliwe. Ale wydaje mi się, że po prostu jakby oczywistym jest, że takiej książki nie można do końca napisać przy biurku.
Jest w tej książce coś, co wynika z jakichś moich bezpośrednich przeżyć, obserwacji, sytuacji, w których się znalazłem. Jest coś, co sobie wymyśliłem i co sobie jakby już dopowiedziałem, czy wyobraziłem. Już trudno nawet mi w tym momencie byłoby powiedzieć tak naprawdę, co jest czym, bo to się wszystko podczas pracą nad książką strasznie miesza. Ale gdybym chociaż trochę nie dotknął takiego świata i takiej rzeczywistości, gdybym trochę nie zauważył jej przynajmniej kątem oka, to nie porwałbym się na pisanie o niej. Ale też mam wrażenie, że to jest trochę przerysowana książka, tak? Że z jednej strony ten bohater jest jednak trochę przerysowany, a z drugiej strony na przykład pojawia się ten prezenter telewizyjny, który cytuje Miłosza i Herberta w pewnym momencie. Mi się wydaje, że to jest, z tym cytowaniem Miłosza i Herberta, mi się wydaje, że to jest już jakby ekstremum pewnego cynizmu. Już takiego mi to bardzo pasowało, że on w pewnym momencie w tej kluczowej rozmowie używa tych cytatów, bo to jest jakby... Ale myślisz, że jakiś prezenter byłby w stanie użyć takich cytatów? No myślę, że tak. Akurat tych tak, to są cytaty z podręcznika z liceum, tak? One nie są jakby, to są wiersze, których uczymy się w szkole, to nie jest jakby, wiesz, to... Okay, gdyby on cytował Tkaczyszyna Dyckiego, wiesz, to już mógłby się zastanowić, ale to jakby są, wszyscy te wiersze gdzieś tam znamy, to są bardzo popularne cytaty. A mi się podobało takie, chciałbym powiedzieć, takie ekstremum cynizmu i plugawości, wiesz, kurczę, takie już po prostu posługiwania się pewnymi zdaniami o szlachetności, po prostu, wiesz, to jest tak, kiedy taka perła wypada przez takie brudne, zaropiałe gardło, coś chciałem mniej więcej ten efekt pokazać. Natomiast jeśli chodzi o to przerysowanie, znowu zacytuję innego znanego zagranicznego pisarza. Nie wiem, czy dobrze podam, czy to akurat on powiedział. Wydaje mi się, że to powiedział Bret Easton Ellis, że żeby pokazać dobrze jakieś zjawisko, dobrze jakoś wskazać, pokazać coś palcem, to trzeba to trochę rozciągnąć i przerysować. Żeby po prostu trochę to wyolbrzymić, pomazać takimi bardziej wyraźniejszymi mazakami, żeby po prostu było to wyraźniejsze. Po prostu, wiesz, to jest taki sposób opowiadania przez taką... No, on akurat przerysowuje tak naprawdę na maksa. No tak, ale... Jak Palachniuk trochę. No tak, to są bardzo podobni do siebie autorzy, operujący, wydaje mi się, że są kontynuatorzy trochę Vonneguta, Hellera i tak dalej, którzy też rozciągali po prostu i przerysowywali. Tylko wtedy ta rzeczywistość była mniej wulgarna. No tak, no ale oni adaptują, są jakby, żyją, wiesz, są takimi trochę Vonnegutami, Hellerami tej rzeczywistości, którą mamy teraz. Rzeczywistości, w której jakby większość ludzi po prostu normalnie ogląda hard porno na kliknięcie na komputerze. I mi się też trochę podoba to, ja się nie staram tego robić aż tak, ale jakby nie chcę, żeby nie wprowadzam już tych historii w ramy takiej już zupełnej fantastyki naukowej. Jakby jednak Ślepnąc od świateł, wydaje mi się, jest historią absolutnie prawdopodobną. Ale to przerysowanie delikatne, no też było mi potrzebne do czegoś, że jednak nie sądzę, aby akurat taki dealer, jaki jest w mojej książce w Warszawie, był. Wydaje mi się, że jakby był, to już by się do mnie odezwał, a nic takiego się jeszcze nie stało. W pewnym momencie Jacek myśli sobie, że to jest ostatnia sytuacja do przejścia. Zgodziłbyś się, że ta powieść ma w sobie coś z gry komputerowej? Czy akurat ta? Mój debiut był taką książką stylizowaną mocno na grę komputerową z premedytacją, tak? Jakby... Nie wiem. Ale jest coś takiego, że on przechodzi te wszystkie przeszkody. Wiesz co, ale w grze komputerowej trochę jest jednak tak, że w każdej grze komputerowej na końcu bohater jednak wychodzi z tych swoich perypetii na plus, bo jednak przechodzisz tę grę i bardzo w grze komputerowej bardzo wszystko zależy od ciebie. Tak jest skonstruowana logika gry komputerowej, że każdą jedną rzecz, że jakby wszystko zależy od konkretnych sekwencji ruchów, którą ten bohater, którym sterujesz, wykona. Natomiast w Ślepnąc od świateł właśnie, wydaje mi się, ideą tej książki jest to, że
w pewnym momencie przyjdzie takie coś, co po prostu nie zależy od ciebie. Jednak, że spadną takie okoliczności, które są na ciebie, spadną okoliczności, które są poza tobą, a ty jakoś musisz się do nich zaadaptować. Ale też trudno, żeby czegoś tam z gier komputerowych nie było, skoro ja grałem w gry komputerowe całe życie. Zacząłem to robić, jak miałem lat, nie wiem, 9 czy 10. Miałem swój pierwszy komputer, tam Amiga czy Commodore i lubię sobie nawet zagrać do dzisiaj, chociaż naprawdę prawie w ogóle nie mam teraz na to czasu. Także trudno, gry komputerowe miały na mnie taki sam wpływ na jakąś taką moją świadomość kulturową, prawie taki sam jak filmy czy książki, więc trudno, żeby czegoś tam nie było, ale pozwolę to zbadać komuś, kto będzie się chciał jakby zająć tym z perspektywy jakiegoś badacza i tak dalej. Trudno mi analizować już swoją książkę, tak wiesz. Jasne. Czy masz ochotę stanąć obok rzeczywistości, tak jak Jacek? No trochę... Trochę czy w pewnym sensie może jest tak, że stoisz obok rzeczywistości jako pisarz, felietonista, jako człowiek trochę z boku? Mi się wydaje, że trochę to... Że w tym sensie Śledząc od świateł jest taką trochę meta-książką. Znaczy książką o pisaniu, wiesz, że jest w niej, można znaleźć w niej taki ukryty trop, że trochę na pewnym poziomie Jacek, to co on robi jest trochę metaforą tego co robię ja, bo kiedy już parę lat się zajmuję wymyślaniem historii, czy to pisaniem książek, czy scenariuszy, kiedy to ja już trochę mam tak, że mój umysł jest w trybie takiego permanentnie włączonego dyktafonu, który cały czas i takiej kamerki, która cały czas tu zauważy jakąś sytuację, tu usłyszy jakiś dialog, tu skupi na czymś kątem oka uwagę, tu coś zapamięta, tu wykorzysta i to jest takie trochę z jednej strony stanie obok rzeczywistości, a z drugiej strony takie no bycie w niej, partycypowanie w niej pełne. Także na pewno trochę tak jest. Bardzo dziękuję. Kończymy, rozumiem. Tak. Dobra, dziękuję ci również. Dzięki bardzo. Wielkie.